Zaczynamy, moi drodzy! Zobaczymy, co gra mi wylosuje i jaką postać. Bandita. Czy ja lubię grać banditem? No niezbyt, ta gra uznała, że lubię grać banditem. Bo generalnie to jest tak, że jak teraz nie wybierze się żadnej postaci, to gra wybiera za ciebie tą postać, którą najwięcej grasz, albo masz jedną z lepszych KD. Znaczy, w sumie banditem mało gra, więc gra mogła uznać, że mam w sumie wysoki poziom KD. Może parę razy ją zagrałem, kogoś tam zabiłem i tą postać porzuciłem. Ale nie, bandit to nie jest moja ulubiona postać, bardzo jest jednej prostej przyczyny. Po prostu jego broń jest kiepska, no bo to rzuca, no. To by się przydała. O. To jest kiepski pomysł, wiesz, Kamil, no ale... O nie! 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 Ej, no powiem wam, że jest to bardzo dziwne. Halo, halo, no za... podejdź i... No dobra, no wtedy granat zniszczył kamerę. Wow, zaplantowali to. No dobra, ta runda jest totalnie przegrana. Przynajmniej próbował, nie, tego mu nie można odjąć, próbował, walczył ładnie, dzielnie, także no, nie dał rady, aczkolwiek mam mój szacuneczek, bo do końca jednak starał się jakoś przeżyć na tym polu bitwy. No nie udało się. Ja bym wziął dół. Bandita nie chce, bandit słabą ma broń. Skorzystajmy może jednak z Eli i z jej strzelby. Co prawda ta strzelba działa tylko na blisko, więc na daleko nie mam co walczyć, ale zawsze można się skampić i spróbować coś podziałać z tą bronią. Wzmocnijcie, dzieci drogie, tą ścianę jest dość kluczowa. Tyle byłaby w sumie tu dobra, ale jak... Jak my nie mamy tutaj postaci, nie mamy drużyny, to... zespołu takiego zgranego, no to... to nie zdziałamy.
Dlaczego ja go nie słyszałem? Naprawdę. No, może się to po cichu, to faktycznie mogłem go nie słyszeć. Powiem wam, że czasami ta gra mnie męczy. I zmienię chyba to na jakąś inną gierkę typu BF, albo w ogóle jakiś single player i może będzie coś ciekawszego z fabułą. Chodzi 18, jakby tak to się czyta. Jest tak. Przynajmniej ma takie ruchy bardzo gamingowe, takie gwałtowne, takie. Nawet tak ono precyzyjne, można powiedzieć. No ale już nie ma takiego. Zobaczymy, co zrobi. Maestro. On plantuje. Ale go zrobił. Fantastycznie. Czyli mamy wygraną rundę. Dzięki Lemain. Kreska, podłoga, kreska. I pomyślisz, że w tej całej rundzie nie zrobiłem praktycznie nic. Pierwsze piętro, gotówka i ochrona. Jak będzie? Leszek jest zbanowany, no tak. Mam pomysł. Muszę sprawdzić, czy ten myk z Kaidem jeszcze działa, żeby od dołu podrzucić tego Kaida. I może dalej można mieć niezniszczalną ścianę. Tak obracam się jakiś czas i patrzę, co robią koty. Mam czasem takie odczucie, że tam coś mi koty kombinują. Teraz tak, to jest idealnie tu. Więc jeżeli ja to bym wrzucił tu, to teoretycznie. Działa to. Tylko trzeba dołu przypilnować.
Czyli już są na dole. Jakim cudem? Ja jej w głowę trafiłem. Ale ona leży przynajmniej. No ale... W tej grze jest tak, że trafisz w głowę, to też powinna zginąć. No, mało masz punktów. 8? Nawet nie 10. Gdzie jest defuser? No, on chyba chroni defusera w takim razie. Teraz pytanie, czy ta runda będzie naszą rundą, takim gwoździem do trumny. Albo możemy iść już gdziekolwiek, bierzemy termite'a. Termite jest na tą mapę bardzo ważny. Mamy Thatchera, także jeżeli Thatcher jest ogarnięty, pójdziemy razem lub wspólnie zaczniemy działać. Ej, kotek, patrzcie! Bak ma kotka. No więc jeżeli Thatcher będzie ze mną współpracował, albo ja z nim, to mamy szansę się przepalić i ugrać. Wspólnie albo drużynowo rundę ładnie przejść. Co? Ej, nie, czemu? Pewnie go znowu, znaczy no, nie znowu, ale pewnie znowu kogoś wyrzuciło. Także fantastyczna ta gra jest. Naprawdę, jeżeli chodzi o wyrzucanie właśnie graczy podczas rozgrywki, bo jest jakiś błąd. Nie jest błąd gry, tylko to jest błąd serwera. W ogóle runda powinna być zawieszona i powinien być czas oczekiwania na powrót tego gracza. W ogóle Rainbow, wyobraźcie sobie, że Rainbow od czasu kliknięcia w ikonę poprzez uruchomienie launchera, uruchomienie gry i załadowanie i dołączenie do meczu czasami trwa 2 czy 3 minuty. To w ogóle to jest absurd. Tam Uplay się już długo włącza, czy tam Ubisoft Connect. Mnie zginął. O!
Dobra, mają gdzieś pewnie. Kapkana nie mają. Geniuszu. Oni pilnują defusera. No! Masz 40 sekund, więc w sumie nie masz mało czasu, tylko... Czy ten defuser jest na zewnątrz? Naprawdę? Ja byłem naprawdę święcie przekonany, że on jest... Myślałem, że już tego nie ugra. Perspektywa. Coś, co w tej grze nie do końca cały czas. A on chyba w ogóle na kamerkach siedział. Że siedziała. Ale tak na marginesie. No mamy 2-2. Piątą rundę. Fajnie byłoby ją ugrać. Co prawda nic nie przepaliłem, ale coś tam zabiłem. Właśnie, pytanie, czy Dozer Arda wróci. Bardzo dobre pytanie. Ja go w ogóle wyrzuciło na amen. On wyszedł. Miałem parę razy już taką sytuację, że grając podczas normalnie rankingowej rozrywki. Tylko grałem, nic więcej, nawet to nagrywałem kiedyś. I w pewnym momencie gra bardzo długo się zaczęła ładować i uznała, że wyrzuci mnie z meczu, po czym po chwili dostałem informację, że system Battle A mnie zablokował. No i próba dołączenia do tego meczu cały czas jakby była niemożliwa. W sumie nie wiedzieć czemu tak się działo. Żadnego kary bana, nic nie miałem. No, takie, muszę powiedzieć, że to było takie bardzo mega dziwne. No, że tak. No dobrze. O, wrócił. W końcu wybuchło, czy to nie wybuchło, bo ja już nie wiem. Nowy dog w ogóle wygląda jak Marek Mostowiak. Tak trochę. Ale nie, po prostu uważam, że skracanie w ogóle nie powinno być możliwe w grze. Nie powinno być wybieganie poza tą strefę jakby budynku. Bo nie. Po prostu wyobraźcie sobie, że no... No nie, po prostu no.
Dobra, wrócił nam dozer Arda. Bardzo się cieszymy. Jest 5 na 5, więc może teraz będzie bardziej troszeczkę uczciwie albo równiej. Chciałem powiedzieć. Znaczy, w sumie nie wiadomo, czy to komputer mu się zresetował. Właśnie brakuje takiej informacji, czy został wyrzucony przez grę, czy gra mu się skraszowała. No, fajnie właśnie byłoby takie informacje otrzymać, bo gdyby naprawdę Ubisoft chciało, miałoby taką możliwość napisania dodatkowych kilka linijek kodu. W cudzysłowie oczywiście powiem, że to było trochę więcej niż kilka linijek, ale które by jednak komunikowały się z tym serwerem i z tymi grami i była im by informacja zwrotna, czy gracz po prostu miód. Czy gracz wyszedł, czy został po prostu rozłączony, czy ma za duży ping i go wyrzuca, czy ma utratę pakietów. Może komputer mu nie odpowiada, gra się. Nie wiem, no, multum jest opcji, no, możliwości. Najczęściej, mimo wszystko, jednak winny jest Battle AI. Wiecie co? Naprawdę, ja klikałem, ale ja nie wiem, czy mi myszka się psuje, czy ta gra ma po prostu, nie wiem, jakieś upośledzenie, czy gra już wcześniej wie, że ja zginąłem. To są wiadomo milisekundy i już po prostu nie pozwala mi klikać, ale jeszcze, nie wiem, nie wczytała się tekstura, czy tam ekran jak ginę. Nie wiem, na czym to polega. No, w każdym bądź razie dziwnie to wygląda. Naprawdę bardzo to dziwnie wygląda. Także liczymy na pozostałych. Na pozostałego. Dobra, nie ma co liczyć. Przegraliśmy mecz rankingowy. Uwielbiam to. Oczywiście kolega dostaje za nękanie na czacie. Za chili pussy. Nie byli przyjaźni. To by nic nie dałem. To by mogę dać odwagę i to by mogę dać też, nie wiem, odwagę. No, to by było na tyle, moi drodzy. Także do następnego. Niestety nie zawsze się udaje wygrywać. W sumie częściej w Rainbole, no może nie, że częściej przegrywałem, ale byłem bardzo zbliżony do tej jednak granicy, że jednak troszeczkę częściej wygrywam, ale też nierzadko przegrywam. Także mam KD chyba 1-1 i wygrywanie 1-2. Także życie, nie? Także miłego wam życzę wieczoru, dnia. Nie wiem, kiedy to oglądacie. Do następnego. Na razie, cześć. Pa, pa.